Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny row, przedostatni już row przed galą Clash at the Castle. I będziemy oczywiście zaczynać, jak widać, od pojedynku, w którym to zobaczymy braci Uso. Zobaczymy Jimmy'ego i Jaya. Mamy oczywiście tutaj całe Bloodline, mamy Romana, mamy też Solo. Mianowicie, jeśli chodzi o walkę o pasy tag teamu na Clash at the Castle, będzie tam walka, w której to zobaczymy walkę Triple Threat Tag, więc New Day oczywiście będą bronili swoich pasów, będą bronili przeciwko Street Profits, którzy tak naprawdę walczyli na SummerSlam z New Day, tylko że niby przegrali, choć pomimo, że przegrali, to wtedy jak był przypinany, nie wiem czy to był Montez czy już Angelo Dawkins, ale trzymał wtedy linę, więc tak naprawdę nie powinien być wtedy przypięty, dlatego chcieli oczywiście, można było się tego spodziewać, że chcieli rewanżu i General Manager SmackDown dał im ten rewanż, ale dywizja tutaj tak teamowa jest dzielona na Raw i na SmackDown, więc teraz na Clash at the Castle miał być pojedynek, w którym to będzie tag team Raw tak naprawdę brał udział. Dlatego właśnie tag team Raw też będzie walczył i właśnie będzie to walka Triple Threat tag team. I tag team, który będzie z Raw walczył w tym Triple Threatie, to będą albo Usos, albo ich dzisiejsi rywale. I ich rywale, pora na właśnie ich rywali. I ich rywalami są Viking Raiders. Viking Raiders, jeśli dobrze pamiętam, to jest pierwszy tag team w historii Universe Mode tutaj na kanale, którzy byli tymi mistrzami tag teamu, więc warto zawsze o tym wspominać, bo na zawsze będą zapamiętani przez to tak naprawdę, więc mamy Viking Raiders i mamy też oczywiście Usos, Jimmy, Jay. Chcą przypomnieć wszystkim, bo może przez to, że Jay był mistrzem przez kilka miesięcy, wszyscy zapomnieli może kto jest najlepszym właśnie tag teamem WWE i to Jimmy, Jay chcą przypomnieć w tym pojedynku i też chcą przypomnieć tym, że chcą oczywiście wygrać na Clash at the Castle pasy i chcą, żeby oczywiście Bloodline miał już 3 pasy. I możemy zaczynać to starcie na sam początek dzisiejszego Raw. Jimmy i Jay naprzeciwko Viking Raiders. Może też w sumie porozmawiać troszeczkę odnośnie SummerSlam, jeśli chodzi o to właśnie, co się tam wydarzyło. Bo właśnie na pewno warto wspomnieć, zwłaszcza jak w ringu mamy Jimmy'ego i Jaya w walce tak teamowej. Oczywiście po tym, co się wydarzyło na Raw, nie na Raw, tylko oczywiście na SummerSlam. Jak to oczywiście Jimmy zrobił heel turna i oczywiście zaatakował swojego brata bliźniaka. I też właśnie coś ciekawego, bo jak robiłem swoje typy na SummerSlam, nie mówiłem, że na 100% to się wydarzy, ale mówiłem, że z tyłu głowy mam takie właśnie, może nie przeczucie, ale coś takiego, że czuję, że to może się wydarzyć i to się wydarzyło. Jimmy oczywiście zrobił heel turna. Dlaczego o tym pomyślałem? Myślę, że dlatego, że wiem, że jeszcze WWE nie chce kończyć oczywiście Bloodline, jeszcze na pewno chcą to przez jakiś czas przedłużyć, więc potrzebowali coś dużego, bo jakby pokonał Roman Jaya, no to znowu co wtedy? Co teraz jakby, no jeszcze tutaj można robić. Wiadomo, że na pewno prędzej czy później Solo oczywiście zrobi swojego turna, ale na to też trzeba na pewno poczekać. Wydaje mi się, że jeszcze właśnie trzeba jakiś czas tutaj poczekać, aż heel turn zrobi oczywiście Solo, a właśnie takim na pewno mega turnem i mega takim zdziwieniem dla wszystkich byłby właśnie turn jednego z braci Uso na drugiego. A Jay no nie zrobiłby turna, bo on obecnie rywalizuje właśnie z Romanem, więc to Jimmy właśnie to zrobił. No i to było naprawdę niesamowite. Pomimo, że właśnie troszeczkę się tego spodziewałem, to i tak to był wielki szok dla mnie, jak jednak właśnie Jimmy tam podniósł właśnie kaptur i właśnie ujawnił, że to on przeszkodził wtedy Jayowi i to właśnie on zabrał mu oczywiście to zwycięstwo, byłoby zwycięstwo dla Jaya, więc no tym bardziej nie mogę się oczekiwać, co dalej będzie w tej tak naprawdę telenoweli Bloodline, bo to jest po prostu no niesamowite, to jest jak taki serial, który naprawdę no nie jestem mega podekscytowany widzieć, co się teraz wydarzy właśnie na SmackDown. Co będzie powodem, czy po prostu może to, że Jay jakby za bardzo się skupia na tym, że chce być Tribal Chiefem i zapomina o Jimmy, może nie wiem, Jimmy właśnie zazdrosny, no nie mam pojęcia. Jestem sam mega ciekawy, o co tam będzie oczywiście chodziło, ale ogólnie może bym powiedział o SummerSlam. Pierwsza walka to Logan Paul, Ricochet, tam walka oczywiście, w której można było się spodziewać, że będą po prostu chcieli zrobić taki właśnie wiralowy, można tak powiedzieć, pojedynek, czyli pojedynek, gdzie będą tak naprawdę spoty takie fajne do zapamiętania, takie unikatowe. No i było tam kilka takich spotów, m.in. to DDT Logana, właśnie to było na pewno fajne, takie DDT, które zrobił Neckbreaker Ricochet, jaki zrobił Spanish Fly poza ringiem, no kilka naprawdę fajnych akcji tam zrobili. Ostatecznie jakiś właśnie chyba kolega Logana Paula dał mu kasteta właśnie i on uderzył tym właśnie w Ricochet i taki sposób wygrał. Liczyłem, że będzie jakiś taki, że będzie to, wiedziałem, że Logan wygra, bo nawet tak typowałem, ale liczyłem, że to będzie taki finish, że jednak czysto, można tak powiedzieć, wygra Logan, ale to może daje też powód na przedłużenie tej rywalizacji i że właśnie Ricochet wygra na przedrewanżowe starcie, bo to coś takiego może się oczywiście wydarzyć. Potem następną walką była walka Cody i Lesnar.
Walka, która też się potoczyła tak jak się spodziewałem, czyli dominacja Lesnara przez większość pojedynku, ale oczywiście na koniec zwycięstwo Cody'ego Rhodesa, bo to było pewne, że Cody to musi wygrać. Nie było ostatecznie też jakichś wielkich powrotów, oprócz Omasa, który był, no wiadomo, że powrót, bądźmy szczerzy, to nie jest żaden powrót wielki. No niby to jest tam jakiś powrót, ale o kogoś, nie żeby to myślę, że wielu interesuje to naprawdę. Jednak właśnie tak się spodziewałem, że po części, że pewnie, po prostu tak, trzeźwo może tak powiem myśląc, mogłem się domyślić, że Randy'ego nie będzie, ale jako to, że go mega lubią, to naprawdę łudziłem się, że się pojawia, oczywiście to jeszcze nie był ten moment, jeszcze nie jest 100% gotowy. Ale właśnie, ale się pojawił Omos, więc niby powrót był, ale taki powrót to naprawdę do zapomnienia, można tak powiedzieć. I co jeszcze w sumie, co jeszcze w tym pojedynku? Na pewno mega dla mnie zaskoczenie było to, jak się to potem skończyło. Lesnar podający rękę Cody'emu i nie atakujący go. Ja byłem pewny, że najpierw mu poda rękę i potem zakończy to F5. A jednak, face turn po raz kolejny Lesnara. Lesnar był właśnie face'em, był znaczy healem, mega krótki czas, bo on heal turna zrobił po WrestleMania atakując Cody'ego, więc przez kilka miesięcy był tylko tym healem. Co mnie właśnie dziwiło, że tak szybko znowu został face'em. Ale myślę, że spoko, czemu nie? Czy face, czy heal, Lesnar to jest naprawdę super Lesnar. Mega go naprawdę trzeba doceniać, bo za niedługo go już niestety nie będzie. Dużo się mówi właśnie, że może na WrestleMania 41, która może być Minneapolis, może tam zakończyć właśnie karierę, więc no trzeba doceniać, póki jest Lesnar na pewno, trzeba go doceniać. No to też na pewno, to jest unikatowa oczywiście postać, którą właśnie ja mega doceniam. I no szkoda będzie na pewno, jak kiedyś oczywiście odejdzie. Więc teraz nie mam pojęcia, co dalej teraz. Mówi się na pewno, że Lesnar i Gunther to byłoby coś fajnego, zwłaszcza jak teraz Lesnar jest face'em, to ma sens teraz właśnie oczywiście, bo Gunther jest healem, więc walka o pas Intercontinental pomiędzy tą dwójką to byłoby coś, a dla Cody'ego, no nie wiem naprawdę, nie mam pojęcia co dalej dla Cody'ego tak naprawdę, z kim dalej powinien walczyć teraz Cody, jaką rywalizację powinien mieć, nie mam pojęcia naprawdę, nie wiem co teraz czeka Cody'ego oczywiście Rhodesa. To właśnie zdecydowanie mnie mega zaskoczyło to zakończenie, że podanie ręki i nie atak właśnie, bo byłem pewny, że będzie podanie ręki, a potem F5, a jednak nie, a jednak właśnie jednak tego oczywiście nie było. Kolejny pojedynek to był Battle Royale? Chyba tak, no ale Battle Royale na szczęście wygrał LA Knight, co mnie no, mega cieszy, bo zasługi na takie zwycięstwo. Liczyłem, że on już oczywiście może na SummerSlam będzie walczył na przykład o pas United States, ale oczywiście to się nie wydarzyło, ale najważniejsze, że ma duże zwycięstwo. Co mu to zwycięstwo da? Pewnie nic na obecną chwilę, ale i tak fajnie, że miał taki swój moment na SummerSlam. Zawsze to coś spoko bym powiedział. Jak już właśnie Omas wypadł, byłem pewny, że LA Knight wygra, bo wiedziałem, że Omas jedynie może być zagrożeniem dla LA Knighta i jak on już wypadł, no to wtedy właśnie czułem, że to już na pewno musi być zwycięstwo dla LA Knighta. Potem, jaką mieliśmy walkę, czwarta walka to była walka jaka, nie wiem czemu, czy to była Shayna i... Możliwe, że właśnie mylę jakby kolejność walki, ale Shayna i Ronda czy Gunther Drum, nie wiem co było najpierw, ale przejdę do Shayny i do Rondy. Koncept nie najgorszy sam sobie, wykonanie no takie sobie, bądźmy szczerze, bo naprawdę widać, bo po prostu, że to niby jest walka MMA, ale to była taka walka jakby osób, które sobie no nie chcą zbytnio zrobić krzywdy, ale chcą, żeby to wyglądało w miarę realnie. No nie wyglądało to jakoś mega widowiskowo, nie było to najgorsze na pewno, nie mogę powiedzieć, że to było tragiczne co było, ale jednak no walka MMA w WWE to nie był najlepszy pomysł, bym powiedział. Ale szczęście jest takie, że chyba więcej takich pojedynków zbytnio nie zobaczymy. No i też prawdopodobnie Rondy więcej nie zobaczymy, bo mówi się właśnie po tym. To też było oczywiście to przewidywalne, że Shayna wygra, bo właśnie już od dawna się mówiło, że Ronda ma małe odejść właśnie, więc to też na pewno będzie ciekawa rzecz, że Ronda odejdzie oczywiście z WWE. Nie wiem, czy właśnie teraz planuje UFC znowu wrócić. Nie wiem, co ona planuje tak naprawdę, ale właśnie, ale jej nie zobaczymy. Jej nie zobaczymy przez jakiś czas, więc na pewno teraz jestem na pewno ciekawy właśnie, co da Shayna dalej, czy może walka w przyszłości o pas World Women's Championship, byłoby na pewno spoko to opcją, ale nie wiadomo, czy się oczywiście to wydarzy, ale fajnie, że wygrała oczywiście, bo zasługiwała na to zwycięstwo i to zwycięstwo było pewne wręcz, może tak powiedzieć, że się wydarzy. I kolejna właśnie walka to był McIntyre i Gunther. Myślę, że do tego pojedynku przejdę później, bo w tym momencie chyba mamy zwycięstwo dla Usos, mamy dwa i mamy trzy, więc Bloodline, a oczywiście konkretniej Usos wygrywają ten pojedynek, więc na SummerSlam. Nie na SummerSlam, oczywiście na Clash at the Castle. Zobaczymy, to będzie dziwi właśnie ta animacja bez zwycięstwa. Roman przecież nie walczył, no ale no jeszcze z tym. Na Clash at the Castle mamy Triple Threat, opas tag teamu. Mistrzowie New Day będą bronić ze Street Profits oraz Usos, więc to będzie niesamowity pojedynek. Możliwe, że trzy najlepsze tag teamy obecnie zmierzą się w pojedynku. To będzie na pewno super pojedynek. Przed nami druga walka na dzisiejszym Raw. I pora teraz na drugi pojedynek i będziemy w tym pojedynku widzieli
było mistrzynie już, czyli oczywiście Ronda Rousey. Ronda przegrała na SummerSlam pojedynek, choć tam nie została przypięta oczywiście przez Becky Lynch, a Shayna, czyli jej przyjaciółka, została przypięta, ale oczywiście Ronda swój zasłużony rewanż dostaje i na Clash at the Castle zobaczymy finał, można tak powiedzieć, tej historii pomiędzy Rondą a Becky, bo jak Becky wygra, to jest dalej mistrzynią i Ronda nie może już walczyć o pas, dopóki Becky jest mistrzynią, a jeśli Ronda z powrotem odzyska pas, to Becky nie może walczyć o pas, dopóki Ronda będzie mistrzynią, więc po raz ostatni zobaczymy w końcu koniec tej długiej rywalizacji, która się ciągła od samego początku oczywiście tego Universe Mode. A dzisiaj właśnie mamy taki warm-up mecz, można tak powiedzieć, dla Rondy Rousey. Zaraz właśnie taka walka rozgrzewcza przed pojedynkiem o pas na Clash at the Castle. I teraz pora na jej rywalkę, którą będzie Roxanne Perez. Więc Roxanne Perez staje przed ciężkim pojedynkiem zdecydowanie. Walka z Rondą Rousey z najlepszą, można tak powiedzieć. Choć nie, myślę, że jednak Ripley jest najlepszą zawodniczką obecnie w tym Universe Mode, bo jednak ona jest mistrzynią od początku i pasa nie straciła. Ronda była długo mistrzynią, od samego też prawie startu, ale już pas straciła. Więc no, czysto statystycznie wydaje się, że to Ripley jest najlepszą zawodniczką w tym sezonie jak na razie. Ale i tak Roxanne Perez ma ciężkie oczywiście wyzwanie, to wiadome. I będziemy mogli zaczynać ten pojedynek. Warto też przypomnieć, może nie przypomnieć, a warto powiedzieć o tym, jak już mamy walkę Rondy, że walka Rondy z Becky Lynch to będzie walka 2 out of 3 falls. Czyli żeby wygrać, trzeba będzie przypiąć, poddać, czy wygrać przez dyskwalifikację, czy przez countout. Po prostu dwa razy trzeba tak jakby wygrać walkę, może tak powiedzieć. Chyba każdy wie oczywiście, jak działa 2 out of 3 falls match. Więc taki pojedynek zobaczymy pomiędzy Rondą a Becky, więc też nie jedno zwycięstwo, a musi się dwa razy wygrać, żeby ten pas mieć. Więc w taki sposób skończymy tą oczywiście rywalizację. I myślę, że teraz właśnie przejdę do kontynuacji, jeśli chodzi o omawianie SummerSlam. Drew McIntyre i Gunther. Pojedynek, który spodziewałem się, że będzie dobry. Był dobry, ale będąc szczerym, spodziewałem się tak troszeczkę więcej. Nie ukrywam, że troszeczkę więcej się spodziewałem, ale i tak był pojedynek dobry. Może po prostu za bardzo oczekiwałem, bo jednak jak jest właśnie Gunther, zwłaszcza w ringu, to zawsze oczekuję, że to będzie najlepszy pojedynek na całej karcie walka naprawdę, ale i tak to był super mecz. To był naprawdę super mecz. Drew przegrał niestety, bo powiem tak, lubię Gunthera, ale lubię też McIntyre'a i chciałem, żeby McIntyre miał w końcu ten swój moment i wygrał ten pas w końcu. Po wielu miesiącach i po wielu miesiącach, jakby wygrał ten pas, to byłoby spoko na pewno, ale z drugiej strony no, rozumiem, że WWE oczywiście chce, żeby Gunther jak najdłużej był tym mistrzem, no bo z drugiej strony nie, no rozumiem to w pełni, bo to jest świetny kandydat oczywiście na to, żeby być jak najdłużej mistrzem, więc no jak Drew nie wygrał, to nie mam pojęcia, kto ten pas mu zabierze. Lesnar w WrestleMania z Gunterem to byłoby coś, to byłoby mega naprawdę. Więc zobaczymy, może coś takiego się wydarzy, oczywiście kto wie. A naprawdę świetny pojedynek, ostatecznie takie fajne combo w wykonaniu Gunthera, splash z samej góry, clothesline, oczywiście powerbomb i koniec pojedynku, więc super combo na sam koniec i oczywiście Gunther dalej mistrzem. I potem walka Password Heavyweight tam, gdzie to była pierwsza walka, którą źle wytypowałem, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to była pierwsza walka, którą źle wytypowałem, bo tam wytypowałem, że wygra Balor i potem będzie Cashin Priest. Może, jak teraz na to tak chłodniej patrzę, to jak nagrywałem to właśnie w nocy, może byłem zbyt podekscytowany i zbyt liczyłem na taki potężny moment właśnie, a jednak jak tak teraz myślę, no to jest jeszcze za wcześnie chyba, żeby Judgment Day się rozpadło, jeszcze kilka miesięcy pewnie będą razem właśnie jeszcze działać, choć na pewno będzie teraz pomiędzy Priestem a Balorem nieciekawie znowu. I z drugiej strony właśnie jednak, no troszeczkę za wcześnie wydaje mi się, że właśnie tak sobie pomyślałem, że będzie ten rozpad jakby Judgment Day, bo taka właśnie realizacja walizki na Balorze, wykonanie Priestina, na pewno byłby koniec na pewno Balora w Judgment Day bym zakładał. Ale właśnie i tak nie ukryłem, że po części myślałem, że może jak nie będzie Cashinu, to że i tak Balor jakoś wygra i jak Judgment Day tam wpadł, to naprawdę te szanse były duże dla Balora, ale ostatecznie nieporozumienie pomiędzy Priestem i Balorem i ostatecznie Balor Kerb Stompa zostaje oczywiście na walizkę Money in the Bank i to była według mnie, dla mnie przynajmniej druga najlepsza walka na show, naprawdę. Walka pomiędzy właśnie Balorem i Sefem to była chyba, jakbym właśnie tak powiedział, chyba moja druga ulubiona walka, bym powiedział, na SummerSlam, tak bym chyba powiedział, że to była moja druga ulubiona walka, druga najlepsza, jeśli miałbym oceniać, choć też walka o pas kobiet była naprawdę mega, to muszę przyznać, że to była mega walka, najdłuższa, jeśli też dobrze pamiętam, najdłuższa walka kobiet w historii SummerSlam i naprawdę walka była mega. Nie spodziewałem się, że to będzie aż taka dobra walka. To były oczywiście w ringu trzy świetne zawodniczki, ale i tak naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak mega pojedynek. No i mega się cieszę naprawdę, bardzo się cieszę, że ten pojedynek był taki super,
bo jednak liczyłem właśnie, że to będzie walka super i to była mega fajna walka. Ciężko mi właśnie wybrać, które, bo na pewno moją ulubioną walką była walka jednak oczywiście Jaya i Romana, ale jednak ciężko mi powiedzieć, która była dla mnie walka lepsza, bo ciężko mi naprawdę powiedzieć. Nie wiem, czy właśnie jednak chyba nie walka kobiet, zwłaszcza przez oczywiście to, jak się to skończyło, jak wielki ta walka miała moment na koniec oczywiście. Ale tam właśnie ostatecznie Bianca wygrała po niesamowitym pojedynku. Tego się nie ukrywam, że nie spodziewałem, ale jak Bianca wygrała, to byłem momentalnie pewny, że ta realizacja walki będzie. Bo po prostu zwycięstwo Bianki na dłuższą metę nie miało sensu. Na kilka sekund może miało, choć i tak według mnie. Wolałem, żeby Io właśnie zrobiła realizację na Asce i tym bardziej ta rywalizacja wtedy miałaby taki duży sens, choć i tak myślę, że... Choć nie wiem w sumie teraz Io z kim będzie miała rywalizację, czy z Aską, czy z Bianką, nie mam pojęcia, co się teraz wydarzy. Bo z jednej strony, bo i Aska i Bianka naprawdę straciły pasy, więc no nie wiem, co się oczywiście wydarzy, ale właśnie tak jak już mówiłem, jak Aska straciła ten pas, to byłem na 100% pewny, że właśnie... Może po prostu Io zrobi realizację na Biance i to się oczywiście wydarzyło. Fajnie też, że Dakota Kai się tam pojawiła, więc cały oczywiście damage control świętowało z Io. Fajny moment, ja tam mega lubię Io, więc czekałem też bardzo na ten moment i fajnie widzieć Io właśnie wygrywającą oczywiście ten pas. Więc na pewno fajna chwila, zdecydowanie fajna chwila. Oczywiście, a tutaj mamy, czy teraz mamy koniec tego pojedynku? Znowu roll break, no nie wiem, według mnie troszeczkę gra przesadę. Według mnie te nogi nie były tam pod linami, ale nie wiem, może się nie znam. Może właśnie źle widzę, ale tutaj troszeczkę wydaje mi się, że w tym pojedynku gra mnie troszeczkę przeszkadza wygrać i niech pozwala mi wygrać. Ale no nic. No więc właśnie wracając i kończąc tam, jak Aska by wygrała, to pewnie by tej realizacji ostatecznie nie było. Ale też przewidziałem właśnie jedną rzecz, bo mówiłem, że na pewno jedna walka, bo jedna znaczy walizka będzie zrealizowana. Tylko właśnie nie wiedziałem, która. Ostatecznie typowałem na Priesta, ale jednak to Io właśnie zrealizowała swoją walizkę. Więc właśnie realizacja fajnie, że się wydarzyła jakaś, bo też na pewno fajny moment oczywiście. Więc właśnie tak się skończyło Summers. Nie skończyło się Summers, oczywiście skończyła się ta walka tym, że Io jest mistrzynią. I teraz jestem ciekawa, czy rywalizacja z Bianką, czy rywalizacja z Aską. Jestem ciekawy, co się teraz oczywiście ostatecznie wydarzy. Na pewno też na to oczywiście czekam tutaj. I potem walka main event Jay i Roman, którzy oczywiście no mieli tyle praktycznie można tak powiedzieć czasu, ile chcieli na to, żeby zrobić wszystko w tym pojedynku i zrobili prawie wszystko. I na koniec właśnie ten heel turn. Przez chwilę wydawało się, że tak przez naprawdę malutką chwilę wydawało się naprawdę solo, może jednak po tym jak dostał tego Spira był wściekły ewidentnie na Romana. Ale jednak nie było tego turnu, a to Jimmy zrobił heel turn. Tak już właśnie mówiłem, no dalej, pomimo że po części typowałem to i tak mega moment, który troszeczkę można było się był naprawdę troszeczkę niespodziewany. Skończę, myślę, że mówiłem o SummerSlam w następnym pojedynku. A tutaj Ronda Rousey, coś co wydawało się, że musi się wydarzyć, czyli zwycięstwo Rondy tuż przed walką o pas nad tutaj Roxanne Perez, a więc na Clash at the Castle 2 out of 3 falls match. Pora zakończyć na dobre rywalizację Rondy i Becky. To będzie starcie, na które na pewno nie mogę się oczekać. I pora teraz na main event dzisiejszego Raw. I pora na main event dzisiejszego Raw i drugi tydzień z rzędu zobaczymy w akcji mistrza United States i posiadacza walizki oczywiście Raw, czyli Sepha Rollinsa. Seth Rollins po raz kolejny pojawi się tutaj i dzisiaj będziemy mieli na pewno ciekawe starcie, bo dzisiaj będzie, można tak powiedzieć, że zrobi takie odprawę taką Imperium, bo dzisiaj zobaczymy walkę 2-on-1 handicap match, w którym to Ludwig Kaiser oraz Giovanni Vinci zmierzą się naprzeciwko Sepha Rollinsa. Gunther został zabroniony właśnie temu pojawienie się w tym pojedynku, żeby nie przeszkadzał, dlatego że ta walka nie jest o nic, bo zwycięzca tego pojedynku, jeśli Seth wygra walkę 2-on-1 handicap z Imperium, to on wybiera stypulację walki na Clash at the Castle z Gunterem, a jeśli to oczywiście Imperium wygra, czyli Ludwig Kaiser i Giovanni Vinci, to Gunter wybiera stypulację walki na Clash at the Castle, więc właśnie nie jest to walka o nic, dlatego właśnie Guntera nie ma tutaj i nie pojawi się, żeby nic po prostu, można powiedzieć, że nie kombinował, bo no wiadomo, że mógłby coś tutaj zrobić, a tego oczywiście nie chcemy. I teraz właśnie troszeczkę się boję, czy czasem, bo Imperium oczywiście jest razem w tak teamie, ale czy oni czasem nie będą wchodzić osobno, oby nie, ale nie wiem. Jednak dobrze, wchodzą razem, to super. Choć nie wiem, czy nie będzie jeden z nich zachował się jak Gunther, może tak powiedzieć, podczas wejścia, nie zdziwiłbym się. Zobaczymy właśnie, czy nie, czy tak, zobaczymy za chwilkę. Czy właśnie jeden z nich nie będzie jakby szedł przed drugim, jako jakby Gunther, może tak powiedzieć, no zobaczymy. Nie wiem, czy właśnie po samym wyrazie twarzy
Ludwig Kaiser nie wygląda, aby właśnie miał się zachować jak Gunther, choć nie wiem. A może jednak nie? Nie, chyba jednak nie. Tak, idą razem, tak normalnie, to dobrze, bo właśnie bałem się troszeczkę, że na przykład albo będą wchodzić osobno, bo w tym tukej różne rzeczy się dzieją, albo że właśnie jeden będzie się zachował, jakby jeden będzie miał to motion Gunthera, ale jednak nie. Więc Imperium oczywiście tutaj mamy, no i pora na walkę main eventową dzisiejszego Raw. Seth freaking Rollins versus Imperium, 2-on-1 handicap match. Zwycięzca, można tak powiedzieć, że ma stypulację, choć wiadomo, że jak to Ludwig Kaiser i Giovanni Vinci wygrają, to oczywiście to Gunther, oczywiście, a nie oni wybierają stypulację. No nie ma łatwego zadania, Seth na pewno musi uważać też, żeby tutaj się Gunther nigdzie nie pojawił, bo jednak na pewno warto, wiadomo, że jest właśnie zbanowany tutaj, że nie może się pojawić, ale jednak trzeba zawsze uważać na tego Gunthera. Oczywiście od następnego już SmackDown, już oczywiście Imperium będzie na SmackDown, bo tam zostaje wydraftowani. Ale teraz jeszcze właśnie jedna szansa tutaj pojawiła się na Raw, ostatnia szansa właśnie pojawiła się na Raw. I jeszcze na koniec bym właśnie chciał tutaj też o tym walce. No, w sumie takie podsumowanie, myślę, że tego pojedynku, to, że Roman wygra, bo wiadomo według mnie, no wiadomo, że wygra. Wydaje się, że nie ma tutaj zbytnio teraz widoku na to, kiedy on straci ten pas naprawdę. Ale byłem właśnie ciekawy, w jaki sposób to się wydarzy i właśnie po części się spodziewałem, że to coś może tak być, ale jednak bym aż tak się w 100% tego nie spodziewałem, ale po części miałem to właśnie z tyłu głowy, że Jimmy może zrobić tego heel turna, a i tak naprawdę ciekawy moment i na pewno wydarzy się ta walka Jimmy kontra Jay prędzej czy później, to będzie dopiero pojedynek niesamowity, prędzej czy później walka Jimmy i Jay się wydarzy i to będzie naprawdę niesamowity pojedynek. Ale ciekawe właśnie kiedy to się wydarzy, ciekawe kiedy to się wydarzy, na pewno właśnie w jakimś czasie najbliższym się wydarzy, a podsumowując całą galę, gala spoko na pewno. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że to była super gala, ale czy bym powiedział, że to jest najlepszy SummerSlam od lat? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Rok temu SummerSlam też mi się naprawdę mega podobało, bo to była pierwsza gala pod wodzą jakby Triple H, więc też naprawdę były tam wielkie momenty. Ten main event Lesnar, Seth, niesamowity moment, powrót, tam sformowałem się, damage control, powrót Bayley, naprawdę walka Demiza z Sethem, nie z Sethem, tylko oczywiście z Loganem, naprawdę. Fajne były też pojedynki tam, więc ciężko mi powiedzieć, które SummerSlam mi się podobało, a bardziej, ale na pewno mogę powiedzieć, że i to było naprawdę super SummerSlam i teraz oczywiście będzie Payback za miesiąc, więc może będzie właśnie Payback Jaya na Jimmy, może właśnie w sumie, skoro właśnie mam akurat taką galę, ta German Suplex w wykonaniu Setha Rollinsa na Ludwiku Kaiserze, który wstaje tutaj i od razu wstaje na Pedigree i mamy Pedigree w tym momencie wykonania Setha i też jeszcze pora na Curb Stomp. I mamy curb stomp zrobione na Ludwiku Kaiserze. Czy to jest koniec? Giovanni Vinci wypada z ringu i czy to jest koniec tego pojedynku? Czy mistrz United States i posiadacz walizki wygra czy nie? Jednak nie, bo Ludwik Kaiser jednak podnosi się tutaj i jeszcze pozum atak. Nie będzie łatwo na pewno właśnie wygrać z nimi, bo cały czas ten drugi może atakować oczywiście, więc nie jest to łatwe wyzwanie, ale wiem, że mistrz United States potrafi naprawdę poradzić sobie praktycznie z każdym wyzwaniem, jakie dostaje. Niedawno oczywiście musiał bronić swojego pasa w walce Triple Threat i obronił na SummerSlam, teraz na Clash at the Castle oczywiście pojedynek z Gunterem. Czy Ludwig Kaiser będzie jakiś próbował, nie wiem, dropkick? Suicide Dive, co on kombinuje? Nie mam pojęcia, co on będzie kombinował. Ale jednak Suicide Dive'a ma, ale nie wiedziałem, że masz, szczerze. Nie wiedziałem naprawdę, że Ludwig Kaiser ma, ale jednak ma Suicide Dive'a. Teraz jeszcze Seth, a jednak nie, kontra od Giovanniego Vinci. Ale jeszcze, czy zobaczymy, Suicide Dive może jakiś? Zobaczymy, świetny, nawet nie Suicide Dive'a Senton na Giovanni Vincim. Jeszcze teraz odbicie od Lin i kolano, Seth Rollins tutaj wymiata, można tak powiedzieć. I Giovanni Vinci teraz pojawi się w pojedynku. I teraz jeszcze Sling Blade, no Seth Rollins jest na fali. Seth Rollins rozdaje karty w tym pojedynku w main evencie dzisiejszego Raw. I wydaje się, że to on będzie mógł oczywiście wybrać stypulację pojedynku z Gunterem, bo na razie to on jest bliżej tego zwycięstwa, wydaje się. Świetna kontra. Nie trafia tutaj jednak. Suplex w wykonaniu Giovanniego Vinci. To będzie taki suplex. Tak, to jest suplex. Nie wiedziałem, może jednak myślałem, że może Brainbuster będzie robił, ale jednak to był suplex. Powerbomb teraz jego wykonanie. Niczym Gunter oczywiście robi powerbomba na Rollinsie i przypina też mistrza United States, czy Ludwik, nie Ludwik, a Giovanni Vinci oczywiście wygra, no jednak nie, ale przypięcie mistrza to byłoby na pewno coś i nawet sam Giovanni Vinci powinien by się domagać oczywiście walki o pasa naprawdę po czymś takim.
musi Seth oczywiście znaleźć tutaj kontrę i znajduje tą kontrę i ma też sygnaturę do zrobienia, ale nie będzie sygnatury. I teraz co kombinuje Giovanni Vinci, jeszcze próbuje tutaj uszkodzić. On oczywiście też ma pewne zadanie od Guntera i Vinci i Ludwig Kaiser, żeby jak najbardziej uszkodzić Sefa przed walką o pas, oczywiście na Clash at the Castle, i na razie robią dobrą robotę, na pewno robią dobrą robotę, ale teraz Seth Rollins, uderzenie prosto w kolano Vinciego i teraz jeszcze uderzenie jedno forearmem tutaj. Nie wiem, czy Giovanni Vinci został finisher, czy nie, więc to jest właśnie taki malutki problem. Jeśli już go przypinałem raz, no to bym mu zrobił finisher właśnie z narożnika. Ależ teraz się odwrócił Giovanni Vinci na plecy, zaczyna brzuch tutaj tylko po to, żeby dostać. Oczywiście kerb stąpa Ludwig Kaiser jednak. Choć teraz oczywiście będzie przypięcie, ale tam może być rope break, to może być problem. Jeden, rope break jednak, więc Giovanni Vinci i Imperium walczą dalej. Seth Rollins nie wierzy, ale był rope break, był rope break. To jest błąd Sefa, że nie zrobił kerb stąpa na środku ringu. No ale widział po prostu Giovanniego Vinciego na brzuchu, znaczy, więc wiedział, że musi odpalić kerb stąpa. Tym razem jednak może powinien poczekać. Nie wiem, czemu teraz Vinci odwrócił się, ale i tak nie dał rady nic tutaj zrobić. Seth, dropkick teraz, choć nie jest zbyt celny, nie był znaczy celny, ale Seth się po prostu utrzymał na nogach. Teraz jeszcze przejście superkicku i trafia prosto w twarz Vinciego. Teraz jeszcze uderzenie prosto w nogę. Kilka jeszcze kopnięć tutaj. I teraz jeszcze świetne przejście i zobaczymy jeszcze kopnięcie. Tak, kopnięcie prosto w klatkę piersiową tutaj. Moonsault od Sefa, niecelny jednak. Giovanni Vinci jest świetną kontrą i ma finisher. Dropkick, standing dropkick teraz zrobiony. Sef jest na linach i czy to jest dobry moment, żeby Kaiser wchodził? No nie wiem, bo Vinci miał finishera. I Ludwig Kaiser, Irish Whip, dropkick. Przypięcie mamy, czy teraz to może być koniec pojedynku, czy jednak nie? Seth Rollins oczywiście robi kick-out. I czy teraz będzie zmiana? Tak, Giovanni Vinci teraz wraca do pojedynku. I to była próba. Jeszcze tutaj, ale kolejna kontra. Seth Rollins musi walczyć na dwa fronty, można tak powiedzieć, ale się nie poddaje. I będzie pedigree chyba w tym momencie. I mamy pedigree zrobione, choć Seth ledwo co żyje, ale jednak wstaje tutaj powoli. I znowu, ale i tak, kerb stomp teraz będzie na środku ringu, więc to musi chyba być koniec. Kerb stomp na Vinci, Kaiser wyrzucony, Giovanni Vinci przypinany. I czy to jest koniec tego pojedynku? Mamy jeden, mamy dwa i nie mamy trzech. Wiedziałem, że Giovanni Vinci właśnie, jeszcze chyba mu właśnie zrobiłem, nie przypinałem go właśnie, żeby zrobił kick-outa. I Giovanni Vinci jakim cudem, ale nie wiem jakim cudem, ale walczy dalej w tym pojedynku. Jest jednak teraz w narożniku. Co jest z Ludwigiem Kaiserem? Jest tutaj, dobra. Nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić właśnie. Dropkick, ale nie trafia. To może być błąd duży Giovanniego Vinci, bo w tym momencie on jest w narożniku, a Seth się rozpędza i to jest forearm. A wiemy co potem. Kerb stomp z samej góry. Kaiser wypada po raz kolejny z ringu i teraz po raz kolejny Rollins przypina. I czy to jest zwycięstwo? Mamy dwa i mamy trzy i mamy zwycięstwo Mistrz United States i posiadacz walizki oczywiście Raw. Seth Rollins wygrywa, więc on też wybiera stypulację i tą stypulację poznamy za tydzień na Raw, a w tym momencie będziemy już oczywiście kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!